Hej, witajcie, z tej strony ESU, Mighty Magic 10. Mighty Magic 10 Legacy przed wami i zapraszam do oglądania. Tak jak obiecywałem, wycofujemy się z tych wszystkich spustoszonych ziemi, innych koszmarów, które naprawdę sprawiły, że mam koszmary. Potwornie ciężcy po prostu przeciwnicy, dodatkowo, o Jezu, dodatkowo słaba optymalizacja i tak dalej, więc wracamy po prostu na stare śmieci. Tutaj mamy jakiegoś szamana i chyba trzy jaguary, albo i cztery. Mokradła, na jakieś mokradła poszliśmy. W zasadzie nie wiem, czy to dobrze, to jakaś inna kraina jest. No, spróbujmy. O dziwo wciąż się nie kapnęli, więc zapiszę sobie. I już się kapnęli. Okej, mamy panterę bojową, jakiegoś koksa. Raz, dwa, trzy pantery bojowe, dwóch koksów i typa, który się nazywa Goblin. Goblin, co z nim? Demoniczne pochodzenie, wściekłość, odwet. Ojej. No dobra. Nie wiem, kogo mogę atakować, ale powiedzmy, że ciebie. Ale nie, inaczej, mam lepszy pomysł. Zanim ja pójdę, rzucę na siebie buffy, żeby w walce nie tracić czasu na te buffy. Tak, zdecydowanie trzeba będzie tak zrobić. Ja się znowu, kurde, pcham niestety do tej walki. Albo wrócimy po prostu do morskiej przystani, nie? Zawsze można wrócić do morskiej przystani. Można, moi drodzy, nakupować tych eliksirów, posprzedawać rzeczy. No, dobra. Dobra, olać. Chociaż. Dobra, chuj, walczymy. Nie ma many, kurde, to jest najgorsze, że tej many nie ma. To mnie troszkę smuci, że tej many nie ma. No ale spróbujmy bez many. A nie, no szkoda trochę. Ale też szkoda tych buffów, wiecie? Nie, dobra, pójdziemy w takim razie. Znaczy, pójdziemy tutaj walczyć. Dobrze, zacznijmy rzucać na siebie te rzeczy. Aha, ojej, przepraszam. Przepraszam. Sorry, chujowy let's player. Cofamy. Zastanawiam się, co rzucić. Oni to będą atakować, wiem, na pewno kamienną skórę. Zbroi raczej nie. Zbroja to jest, kurde, niestety. Czasem się przydaje ta magiczna zbroja, ale w gruncie rzeczy to jest takie troszkę marnowanie jednak akcji chyba. Dobra, i lecimy. Zacznijmy od rzucania zaklęć. 5 tur, 4 tury, 3 tury. Boże. Cyk. Wewnętrzny żarno. Chyba rzuciłem to przed chwilą, nie wiem. Kamienna skóra. To. No i dobra. Dobra. Zapiszmy na nowym. Półwysep Agyn. No i lecimy w takim razie. Spróbujmy dać radę. Co wy na to? Mamy panterę, mamy gobosa. Zaczynamy. Dziab, pantera bojowa. Na szczęście to nie elita. Niam. Kula. Bardzo słabo ogniowo niestety. Osłabimy ich troszkę. Mamy trzy pantery. Dobrze, znaczy dwie pantery, jednego goblina. A ten czeka na swoją kolej, troll. Dobrze. Niestety chyba się nie da, słuchajcie, wybrać innego przeciwnika z tego, co widzę. Niestety muszę w panterę bić. Ale to mi się troszkę nie podoba. Co to, jakiś odwet? Tutaj dostałem odwet. Ale chamstwo. Widzicie? Kiedy ja atakuję, to ja jeszcze obrywam dodatkowo. Ale to jest wredne. Słabiutko. Dobra, dziewiątka, czy to na wszystkich? Spróbujmy. Może ich troszkę zatruję przynajmniej. Spryskanie kwasem. Solnym. Dobra, tu nam jeszcze trzyma wszystko, więc walimy lodem. Kurwa, spokojnie, do kolejki, panowie, do kolejki. Dziab. Kamienna skóra nas jeszcze trzyma. Ogień. I lód na dokończenie. Dobra, i od razu wskoczyła kolejna pantera w tym momencie. I teraz ta jest wybrana. Goblin nam niewiele robi, na szczęście. Ciachnijmy. Dobrze, zrobiło się niebezpiecznie, więc się podleczymy.
Rzućmy na... Nie, no, nie będziemy rzucać teraz tego. Rzućmy buffa. Wow. Ładnie, ładnie. Zbroja zniszczona, chybienie niestety. Kula ognia. Co tu zrobić, kurde? Wow. Wreszcie ładne obrażenia. Dobrze, że ten koleś leczy. Dobra, teraz pewnie przyjdzie jakiś inny troll tutaj na miejsce. Nie przyszedł. Leczenie jeszcze mamy. Dobra, leczenie jeszcze mamy. Skóry już nie mamy, więc warto rzucić tą skórę magiczną. Znaczy, no, kamienną skórę. No, czyli magiczną. Rozwalać zbroi się nie opłaca. Cała reszta jest zbufowana pięknie. Zostaje napieprzać po prostu ofensywnymi. No i się robi nieciekawie. Robi się nieciekawie. Cyk. 6. Wow. Silna jest, kurde. Ja nie wiem, czy ja sobie z tymi dam rady w ogóle. Wiecie, w Might & Magic 7 czy 8 to ja bym po prostu zaczął uciekać w pewnym momencie i tyle. I zdejmował ich z daleka albo po prostu uciekł do miasta. Tutaj niestety jest zblokowane i się nie da chyba uciec przed wrogiem. Nie wiem, nigdy nie próbowałem. Dobra. Jest niebezpiecznie. Jest niebezpiecznie teraz. Podleczmy ich. To nas jeszcze trzyma. To nas jeszcze trzyma. No to walimy dalej. Bęc. Ciach. Bardzo ładne obrażenia. Na szczęście jestem cały czas leczony. I teraz tak. Tym dokończymy. I został goblin. Na szczęście oni jeszcze nie wchodzą tutaj. Bogu dzięki. Nie atakują po skosie. Mamy regenerację. Mamy skórę. Walimy w goblina. Mam nadzieję, że oni nie wejdą. A, upadł, a, debil. Ale pada. Ojej. Słuchajcie, przyszedł jeden. Łupieżca. Dobra, skończymy tego goblina. I teraz pewnie będę dostawał już konkretnie. Łupieżca, łupieżca. Ile tam ich jest? Jeszcze jeden goblin, dwóch łupieżców. No i jakoś powoli się, słuchajcie, trzymamy, nie? Ja muszę leczyć cały czas. Cały czas poty wyrzucać. Now is not a good time. Poty. No mogę mu zniszczyć tą zbroję w zasadzie. Dobra, zniszczę mu tą zbroję. Ile to zajmuje w ogóle? Czy to jakoś zajebiście dużo zabiera? 30, no bardzo dużo zabiera. Dziabnijmy typa. On jest jeszcze zatruty dodatkowo. I tu szerokie ciosy, czyli będzie atakował każdego. No na razie jest spoko, na razie jest spoko. Walnijmy sobie kamienną skórę, żeby od nich nie dostawać takich batów. No i atakujemy tego po lewej. No po 15 to jeszcze nie jest tak źle, szczerze mówiąc. Ciach. Ciach. Ojej. Chyba damy radę. Chyba damy radę, słuchajcie. O, właśnie. Żar. Z żarem będziemy, kurde, niepokonani. Uwaga, walimy kulą ognia. Bardzo ładnie. Zaraz łupieżce nam padnie. Leczenie. I został nam jeszcze jeden. Ale ich kosimy, słuchajcie, ale ich kosimy. Czysta strategia. Naprawdę, czysta strategia. Dobra, kto levelował, to od razu rozdam ten level. Nasza Triss levelowała. Jak u ciebie? Na pewno w ducha na maksa, żebyś miała dużo tej many. 224, 214. No teraz ty masz więcej. Spoko. Jakiś fajny hełmik nam wydropił. I od razu się zajmiemy umiejętnościami. No mam nadzieję, że teraz nie umrę. Kusza, wzmacniacz magii jeszcze nie możemy, bo jeszcze mistrza nie zrobiliśmy, a to będzie w morskiej przystani. Mistycyzm, który sprawia, że poziom many zwiększa się. Albo w unik zacząć iść, słuchajcie. Żeby ona na siebie ciosów nie brała. No i tą magię ciemności przydałoby się bić na arcymistrza. Ona po to tu jest, żeby mieć te dwie magie na mistrza tak naprawdę. Magię wody pierwotną. Dobra, polecimy w takim razie, słuchajcie... Mana. Mana jest, kurde, najważniejsza. W manę pójdziemy. Dobra, i teraz tylko nie zginąć. Dobra, to lecimy. Okej. Okay. Zaczynamy od zniszczenia mu zbroi. Pierdut!
I kosimy. Skurwysyna. No, szeroki atak, przyznam, że szeroki. Dobra, z łupieżcą jakoś idzie tak naprawdę. Goblina się nie boję. Dobra, i tego dokończymy już na szybko. To się nazywa dynamiczna walka. I udało się, moi drodzy, udało się. Jakimś takim delikatnym cudem można powiedzieć, że się udało. Co to jest? Na razie będziemy zapisywać grę i iść dalej. Czy się ściemnia? Tak, ściemnia się. Wejdź, nie wiem co to jest, słuchajcie. Gdzie ja wlazłem? Tieru, miło was widzieć. Nazywam się Tieru. Plotki. Plotki, elfie ruiny. No, koleś sobie mieszka po prostu. Radagast. Zobaczcie, mamy tutaj teleporta. Nie wiadomo w zasadzie gdzie. A tu jeszcze beczułkę mamy. Pulsujący biały płyn. Na ciebie. I spróbujmy tu wejść. Fajnie. Fajny teleport. Bardzo działający. Okej. Zbliża się noc. Dobrze. Tu nic nie ma? O dziwo, nic nie ma, słuchajcie, tutaj. O, czekajcie. Chyba... O, leścina. Oj. Dobra, wyłazimy stąd. I tutaj ostrożnie, bo tutaj mogą być te potwory. A jestem trochę nieprzygotowany, niestety. Zapiszmy. Lepiej, że będę wczytywał. No, potworów to ja nie widzę. Elfia braznoleta, elfia włócznia, bawełniana szata. Co to w ogóle jest? Odzienie 6. Ale super. Ktoś tu jeszcze nie ma kolczugi? Ty nie masz. 4 odporności na magię ciemności. No, kurde, 3. Albo 6 ogólna. No, to może być fajniejsze niż to. Chyba. 70, a tutaj 73. No nie wiem, co jest ważniejsze tak naprawdę, czy odporność na magię ciemności, której nie każdy używa, czy lepsze... Nie, chyba lepsze ten, lepsze to, co założyłem. I tu mamy sprawdźmy to, włócznia. Lepsze obrażenia znaleźliśmy przede wszystkim, ale niestety nie dodaje tych wszystkich zajebistych rzeczy. Czyli też na sprzedaż. O, jeszcze tutaj jedna rzecz była. Rękawice wartość 3. Ale wszyscy mają chyba magiczne, a ty masz 2. No dobra. Trzymaj. Zapiszmy. Kurde, trochę zdygany tutaj jestem, bo ja w nocy tutaj prawie nic nie widzę, słuchajcie. Dobra, nie wiem, znalazłem jakąś hawirę. Erika, zaniedbany wygląd kobiety kontrastuje z luksusowym wystrojem domu. O co chodzi? Zadanie, herbata nagów. Zbieracie herbaty nagów? Cóż, muszę przyznać, że nie lubię herbaty. Ja ją kocham! Moja ulubiona herbata nagów to ta, którą nazywają Heijin. Bardzo ciemna, o smaku dymu. Naprawdę tą grę chyba Japońcy robili. Proszę, dam wam trochę herbaty. Ciekawe zadanie, słuchajcie. Zbiera się herbaty w zasadzie. I tu jest arcymistrz magii ognia. To też jest bardzo super sprawa, bo tutaj przyjdziemy kiedyś naszym krasnoludem w takim razie. To jest naprawdę mega. Tutaj. Arcymag ognia. Dobra, ile nam zostało do tego arcymistrza? No, z 2 levele. Z 2 levele i trzeba będzie tutaj przyjść i wybulić jakieś grube tysiące. Tak naprawdę na to. Dobra, ja na razie tutaj będę sobie chodził. Zobaczcie, w ogóle wokół wybrzeża. Jakieś kapliczki. O! Złoto, złoto, świątynny pierścień, plemienny amulet. I moje ulubione! Napoje many! Super, dobra. Mamy już sporo złota, jak sprzedamy, to będzie można w końcu, słuchajcie, zająć się tak naprawdę, moi drodzy, kupowaniem jakichś fajnych rzeczy. Jakiejś zbroi, czy czegoś takiego. Czy jakiś pałek. Las Yonchal, znowu jesteśmy, tylko tym razem od góry. Dobra, zapis jest bardzo ważny w tym momencie. Zamknij się. Jezu, przepraszam was za te ściny, naprawdę. O, fuck. 10 FPS-ów mam w tym lesie. Ty, zajebiste. Co to jest? To jakiś tytan? Gdy podziwiacie kamienną głowę, zastanawiając się, kto wniósł tak ogromny posąg, zauważycie niewielki otwór w lewym oczodole. Wygląda na to, że można coś tu wsunąć. Już ja wiem.
Dobra, trzeba tutaj to zrobić. Posąg. Otwór w oku na coś. Zajebiście. Dobra, jeszcze tutaj mamy coś. Aha, tutaj można przejść, ale trzeba mieć błogosławieństwo chodzenia po wodzie. Spoko, to nie dla nas. Nie dla nas takie gierki, słuchajcie. To nie dla nas. Nie, ja muszę, przepraszam. Ja muszę po prostu zmienić grafikę, bo z tego nic nie będzie. Dajmy to na to. Synchronizacja, pionowanie. Maksymalna liczba kartek dajmy do, powiedzmy, 60. Niech będzie 61. Filtrowanie dajmy o połowę. Jakość cieni dajmy na po prostu wysoką. Zasięg cienia dajmy też o połowę. No teren i szczegółowość terenu by się przydał. Cień obszarowy można wyłączyć. Spróbujmy teraz. Może chociaż odrobinkę będzie lepiej chodziło. Ale wątpię, bo to jest wina optymalizacji, a nie wiecie, a nie mojego kompa i karty graficznej. Dobra, jakaś Manticora tutaj wyszła. Dwa. Tak, zwykła Manticorka. Spoko. Czwóreczka. Troszkę postrzelamy do niej. Powinno z nią pójść bardzo szybko. Przynajmniej mam takie nadzieje, coś się z dźwiękami skitrało. Uuu, masz! Jedno zdrowie. Dobra, nie będę cię leczył. Szkoda mi na ciebie eliksiru. Bylebyś mi go nie zaatakował. Nie atakuj go, kurwo! Wredność po prostu gier. Po prostu wredność gier, słuchajcie. Ale dobra, idziemy dalej. Tutaj coś my mamy. Jakieś... O! Błogosławieństwo na magię ziemi. Też dobrze. Pytanie, czy tutaj jeszcze jakieś potwory będą? Tak, coś tutaj napieprza. Żywiołaki zwykłe ziemi. Oj, no kurde, gdyby on żył, to byłoby łatwo. No dobra, spróbujmy sklepać. Może być ciężko, może być ciężko. Szkoda, że on mi padł tutaj. Dobra. Zróbmy to tak. Ciach, ciach, ciach. No nie bił jakoś super mocno. Dobra, zniszczmy im troszkę te zbroje. Z elitą było o wiele gorzej. Ale to chyba też ma regenerację, ale 2% zamiast 5. No tak. Dobra, zabili go to nic. Chuj, tam zabili go to nic. Rzućmy buffa. Dobra, i tego już dokończymy po prostu pięściami. Świetnie. Kurde, ja się czuję, słuchajcie, czasem w tej grze jak kamikadze. Dobra, żołnierzami powinno pójść w miarę prosto, szczególnie, że nie ma ambusza. Na nieszczęście oni są zmęczeni, więc nie mamy tutaj nawet opcji tutaj, żeby iść dalej ze zmęczeniem. Widzicie, zmęczenie w tej grze jest prawdziwym zmęczeniem. Jeśli oni chcą spać, to nic nie zrobią. Będą zadawać obrażenia po jeden chyba, naprawdę. Ja to pamiętam jeszcze z poprzednich części. No chyba, że tutaj zrobili coś innego, ale nie sądzę. Dobra, użyjemy tej babki, wskrzesimy i prześpimy się i pójdziemy dalej po prostu. Zrobimy takie malutkie kółeczko i wrócimy do morskiej przystani. Dobra. Nie zwolni. Potrzebujemy wskrześ. Zoltan jest już martwy. Świetnie. Zapiszmy i odpocznijmy. I jeszcze raz zapiszmy. Dobra. To tu jest czysto. Tutaj są ci goście, co strzelają. Cofniemy oczywiście. Pytanie, czy oni będą mocni. Nie wiadomo w sumie, czy buffy walić, czy co robić tak naprawdę. Kamienna skóra. No może się przydać w zasadzie. Ale rzućmy ten żar. Rzućmy tego buffa. Grasant z czarnego kła. To jest coś nowego, słuchajcie. Chyba osłabiające ciosy powinny być. Dobra, to jest osłabiające ciosy. Robi odwet, szeroki atak i jeszcze zatruwa dodatkowo. No spoko. To chyba najlepiej tego właśnie, o tego grasanta najpierw, a później tego sztyleciarza. No, dużo ma życia. Zdecydowanie ma dużo życia. Spróbujmy, jeśli on jest taki, jeśli tak on lubi zatruwać, to my też go zatrujemy. Spermu w twarz. Zniszczymy im troszkę zbroję. Na nasze nieszczęście... O Jezus Maria. Na nasze nieszczęście jest ich tu trzech.
która mnie troszkę, wiecie, dołuje, bo jest ich trzech i może być gorzej. Z dwoma to może bym sobie poradził, ale tutaj będą robić konkretne ciosy. Dobra, na pewno ty musisz się uzdrowić. Leczenie zatrucia żołądkowego. Tego Grasanta będziemy walić cały czas prowokacją. Jezus Maria, 50? Ogniem osłabiony. O Jezu, ale się porobiło. Dobra, zniszczmy mu. Cicho, ptaki, do diabła ciężkiego. Ojej, dwóch mi zabili. Nie. To ja już wiem, jak mi dwóch zabili, a ja ani jednego z nich, to raczej ta droga jest stracona. Będzie na kiedy indziej. Zaznaczę ją po prostu sobie na mapie. A myślałem, że to będą zwykli kurde żołnierze, ale skurczysyny mocne są. Zdecydowanie są naprawdę mocne. Dobra. Za chwilę do was wracam. Okej, okay, już do was wracam. Czyli co ja ustaliłem w zasadzie? Ustaliłem, żeby tu nie iść, ponieważ tu jest bardzo niebezpiecznie. Niebezpiecznie. Jak oni się kuźwa nazywali? Wojownicy cienia. Kurde, jak ci partacze się nazywali? Grasanci? Dobra, zaznaczone. W takim razie tędy nie idziemy. Jeszcze trzeba koniecznie zahaczyć o miasto. Słuchajcie, tu jest jakiś telepo. Aha, to jest ta chyba wieża. Tak. To jest ta wieża. Tego ziomka. No dobra, na razie jest bezpiecznie. Cholera. Tylko że jak ja tutaj zrobię kółeczko, to oni zaczną iść. No właśnie. I on już strzela stamtąd. I to dość konkretnie strzela. Nie. Okej, okay, dobra. Tu muszę bardzo ostrożnie chodzić, naprawdę. Każdy metr się liczy. Muszę bardzo ostrożny być tutaj. Bo oni tam kurde czyhają w tych krzakach. Bokiem obejdziemy. No, bokiem. Bokiem powinno być spoko. Gdzie ja na boga jestem w ogóle? A, ja tutaj jestem. To trochę kiepsko, że tu jestem. O Boże, jak to obejść na boga? Olać tego typa. Próbujemy w takim razie tędy. Dobra, tu już słyszę żywiołaki i tego. Nie wiem, czemu ja jestem taki uparty, słuchajcie, tutaj. Ja brnę w ogóle w te kłopoty. O, jest jakiś typek. Karantir. Karantir? Jaki karantir? What? Co sprowadza was to miejsce, odgrodzone od słońca? Szkolenie. Arcymistrz magii ziemi tutaj mieszka, czyli ten nauczy nas, słuchajcie, moi drodzy, leczenia na najwyższym poziomie. Do niego też przyjdziemy sobie. To jest bardzo warte tego, żeby to zaznaczyć. Arcymag ziemi. Pum. Dobra, to będziemy tego typa pamiętać. I tutaj już są... Jezu, myślałem, że on podniósł, słuchajcie, ten kawał ziemi i będzie do mnie strzelał. Dobra, nakurwiamy. Raz, dwa, trzy. Spróbujmy ich tak, żeby oni nie mogli się ruszyć. Jeszcze ich ostrzelamy. Mieliście się nie ruszać. No dobra, teraz wy już w zasadzie możecie. Dobra, to walimy. Z żywiołakami ziemi jest w miarę prosto, tak naprawdę. Teraz tego troszkę ostrzelamy. On podszedł tutaj. Dobra. Dawaj, nie trafisz. No, dobrze. To była bardzo fajna walka. W miarę prosta, szczerze mówiąc. I co my tu mamy? Jest strażniczką natury, opiekunką roślin i zwierząt. W dzień Sylany należy przyjść tutaj i pomodlić się. O ja, matko boska. Dzień Sylany modły. Niech będzie i tak. I tak o tym zapomnę. Przecież jakoś nie pamiętam, żeby do miasta wrócić. Dobra, jaguary powinny być proste. Wow, jakie szybkie, zobaczcie. Dwa pola normalnie.
Aha. Mamy cztery pantery. No dobrze, kurde, jeszcze w plecy. Shit. Trudno. Spróbujemy jakoś sobie dać radę. 8. Cholera, nie zginęła. Dobrze, teraz się obrócimy, żeby dostać od jednej pantery, a nie od dwóch. Na razie idzie z nimi w miarę dobrze, słuchajcie. Dobrze. Kto ma mniej życia? Ty masz mniej życia. Dobra, zaraz cię skroimy. I ciebie też skroimy, na szybko. Dobra. Zapis i idziemy dalej. I się robi znowu ciemno, niestety. Słuchajcie, tu mamy ołtarzyk, który nas uzdrowił, mega. Ołtarz. Fontanna uzdro. Super. Zapis. Fajnie, to tutaj można wracać. Szkoda, że nie można uciekać od tych potworów wszystkich. Bym po prostu, aby tędy przejść, potrzebny jest, no tak, racja. O! Cesarska włócznia i troszkę złota. Kapitan straży, o nie, panie, przyłapałeś mnie na tym. Na złym uczynku kradania skrzyn. Stop right there, criminal scum. Dobra, zginiesz. Jeps. Świadków nie może być, słuchajcie. Rozbójnik, myślałem, że jest alfa, słuchajcie. Ale to jest po prostu elita. Dobra, niszczymy im to. Niszczymy troszkę zbroję, niestety się nie udało. Kulą ognia, spróbujmy. Są w miarę prości do zabicia. Świetnie, zapiszmy. I co tu jest? Słuchajcie, co tu jest? Zbliża się noc. Jest jakaś jaskinia, nichuja nie widzę. Ghule, no, nowe potwory, zajebiście, co to jest? Nieumarły, niewrażliwość na manipulację umysłem, trucizny i agonię. I jeszcze jest mściwy, a tych mściwy sukin synu. Dobra, tak myślałem, że jesteś w miarę prosty. Dobra. Dawaj. Dobrze. Napieramy, słuchajcie. Jest ich hul. Zaginione miasto. Dobra, znaleźliśmy zaginione miasto. O, matko. Znaleźliśmy zaginione miasto. Wszystko fajnie tak naprawdę. Ale ja chyba nie za bardzo chcę tam iść. Ale coś mi się tutaj ten... pewnie aktywowało ciekawego. Odszukajcie pieczar w lesie. To znaleźliśmy. I znajdźcie i pokonajcie Montbarda. Upadły rycerz. Ukrywa się w tym systemie jaskiń. Znajdźcie go i zabijcie go. Okej, to jest nasze główne zadanie w tym miejscu. Dobrze. Dobrze. Wróćcie do Jasada. O! Jeszcze Sir Pigal po drodze. Do kartelu chyba wciąż nie można wejść. Czyli musimy i Sir Pigal, i to drugie miejsce. Dobra, w takim razie jedyne, co mogę zrobić, to tak naprawdę teraz wracać. Trochę to zajmie, ale postaram się pośpieszyć. Z tymi grasantami też bym powalczył, kurde, ale... A właśnie, już niestety nie da się z tej fontanny napić. Dobra. Ostrożnie. Tu był ten arcymistrz? Nie, tu był ten dzień modlitwy. Tu był arcymistrz. Dobra, omijamy tą niebezpieczną okolicę, słuchajcie. Jestem bardzo ciekawy, dokąd... co tam by było? Prawdopodobnie jakieś fajne skrzynki. A tu co jest? Lord Kilburn. Też nam niepotrzebny. Dobra, i teraz jest, kurde, ciemno. Ja spróbuję jakoś tędy szybko przejść, słuchajcie. Okej, zapiszmy. Nic się nie dzieje, what the fuck? No wiem, spoko. Dzięki za wytłumaczenie. Dobra, wracamy w takim razie do miasteczka. Co tu jest? Fontannia pełnia sił. Musimy i tak iść z kosem. Jeszcze Sir Pigal nas czeka. Całą nas będziemy iść w zasadzie. Kucharz do wynajęcia. Dobra, najpierw morska przystań. Najpierw morska przystań. Aha. Dobra. Jest, akurat na dzień doszliśmy, nie? Super. Dobra, moi drodzy, skończymy tutaj odcinasa. W kolejnym odcinku
Sprzedamy łupy. Spróbujemy załatwić jeszcze tutaj. Ale zobaczcie, jak oznakowałem tutaj wszystko. Spróbujemy jeszcze załatwić może jakieś tutaj zadanie. Nie wiem, czy się coś takiego uda. I na pewno trzeba będzie do Sorpigalu oddać zadanie koniami pojechać, bo nie będziemy iść na piechotę raczej. Dobra, dzięki, trzymajcie się i na razie. Cześć. Hej.